Na Podkarpaciu bez wątpienia mamy bardzo czyste powietrze. O tym mówimy w programie Jesień w regionach podkarpackie pod ochroną. Co jest największym problemem? No to doskonale widać wtedy, kiedy zaczyna się sezon grzewczy. Wystarczy popatrzeć na kominy naszych domów, proszę Państwa. A my jesteśmy dziś w Rymanowie Zdroju. Nasi goście, pan Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. I pani Beata Michalak, Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dzień dobry. To teraz rozmawiam o tej niskiej emisji, o tym, jak zmienić myślenie mieszkańców Podkarpacia, że kupując tani piec, wcale nie oznacza to, że zaoszczędzą na ogrzewaniu. No właśnie, przed chwilą widzieliśmy ujęcia tych dymiących kominów naszych domów. Tak, oczywiście. Niekoniecznie to, co jest tanie, jest naprawdę tanie, bo jeżeli kupujemy paliwo złej jakości, o niskiej kaloryczności na przykład, to spalimy go dwa razy więcej. Jeżeli go spalimy w urządzeniu o niskiej sprawności, na przykład około 50%, to praktycznie też go spalimy dwa razy więcej w stosunku do tego, gdy spalamy w urządzeniu o sprawności 85%. Także tutaj nic nie jest obojętne. Jeżeli stosujemy dwa rodzaje, te dwa czynniki dobre, czyli dobre paliwo, dobre urządzenie spalające, uzyskujemy wielokrotne oszczędności. Także na pewno opłaca się stosować dobre urządzenia. Te urządzenia oczywiście są droższe przy zakupie. Najlepiej, gdy są to urządzenia automatyczne, jak wspomniałem, na automatyczne najlepiej piątej klasy. Ale nawet i w złym urządzeniu, w starszym urządzeniu, można osiągnąć lepsze efekty spalania. Wystarczy stosować się do instrukcji, tego, czego nie lubimy. Trzeba ją najpierw przeczytać. Na pewno warto tak, aby spalała się w górnej warstwie, zachodziło spalanie, tak aby zgazowujące się części stałe w dolnej warstwie tego paliwa, które zasypiemy, uległy dopaleniu w tej gorętszej warstwie i wtedy na zewnątrz mniej oczywiście emitujemy. To są takie najbardziej proste informacje, ale na pewno warto je stosować. Ale jak przekonać do tego mieszkańców? Czy na przykład nie myśleliście Państwo o programach, które na przykład dofinansowywałyby kupno lepszej jakości piecy? Tak, oczywiście. Jako jedno z nielicznych województw w Polsce wynegocjowaliśmy w ramach regionalnego programu operacyjnego środki na wymianę źródeł ciepła, na wymianę indywidualnych źródeł ciepła, co było dosyć trudne, tak trzeba powiedzieć, do przełknięcia przez komisję, szczególnie, że wymienialiśmy, również przewidujemy w ramach tego programu wymianę kotłów węglowych na kotły węglowe, tylko zdecydowanie lepszej innej klasy. I innej jakości, gdzie już nie da się na przykład spalić odpadów. Jakie są, jeszcze chcieliśmy Państwa zapytać, pani Beato, te najgroźniejsze substancje, które no, my sami emitujemy do atmosfery? Problemem jest ta emisja ze spalania węgla, ale jeżeli dołożymy do tego jeszcze spalane odpady, to naprawdę możemy uzyskać w powietrzu mieszankę dość groźnych substancji. Takim przykładem może być, jeżeli na przykład do takiego pieca włożymy odzież albo buty, to będzie nam się wydzielał do powietrza cyjanowodór, więc dość groźne zanieczyszczenie. Spalanie wszelkiego rodzaju gumy, folii czy takich butelek PET będzie generowało emisję dioksyn i furanów, czyli to są wszystko substancje, które w rezultacie wpływają na nasze zdrowie. Czasami tego nie zauważamy, bo to jest taka reakcja długofalowa, ale może wpłynąć na nasze zdrowie później. Mogą się nawet pojawić jakieś choroby nowotworowe spowodowane tą emisją. To posłuchajmy teraz, proszę Państwa, jak wygląda ta sytuacja energetyczna w naszym kraju, jeśli chodzi o właśnie to, czym palimy w piecach, jak spalamy, jak to jest ważne. Pani Katarzyna Matuszek, kierownik Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu powiedziała nam wiele, myślę, ciekawych informacji na ten temat. Proszę posłuchać. Według danych GUS-u przeszło 11 milionów lokali jest ogrzewanych. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce około 80% tych lokali, tych mieszkań, domów jest ogrzewanych za pomocą paliw stałych, tak? Czyli węgla, ale również biomasy. Przy czym mówią tutaj 80-70%, jest to na pewno 60% albo więcej, ale z tych 60-70% można powiedzieć, że takie dobre urządzenia grzewcze, czyli z automatycznym podawaniem paliwa, gdzie mamy współprądowy proces spalania, czyli nie trujemy, mówiąc krótko, tego mamy 20%. Tak się szacuje. Nie mamy przeprowadzonej w Polsce inwentaryzacji, więc też trudno powiedzieć, ile tego wszystkiego jest dokładnie. Wiemy, że spalamy około 12 milionów ton węgla w sezonie grzewczym, około 6-8 milionów ton biomasy. Ale wiemy też dobrze, że te 500 000 odpadów to możemy szacować, że również spalamy. Więc przede wszystkim, jeśli mamy stare urządzenia grzewcze, urządzenia zasypowe, że wrzucamy węgiel na żar, tak? W tym momencie widzimy, co się dzieje, widzimy z komina, co się dzieje. Na żar wrzuciliśmy świeżą porcję paliwa, nawet dobrego węgla. I tą emisję mamy strasznie wysoką, praktycznie widoczną. Ona już nie jest w żadnej klasie. To jest coś, czego nie powinno być. Złej jakości paliwo to na pewno duży problem. My mamy nadzieję, że dzięki naszym programom, także to program Jesień w regionach Podkarpackie pod ochroną, Państwo będą zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, czym palimy w piecach, prawda, panie dyrektorze? Tak, oczywiście. To, czym palimy i jak palimy, nieraz widać bardzo dobrze na rozkładach czasowych stężeń zanieczyszczeń. Jeżeli weźmiemy pojedynczą stację, jakąkolwiek, ale położoną, najlepiej położoną gdzieś w pobliżu terenów również użytkowanych rolniczo, to będziemy widzieć na tym, po pierwsze, będziemy widzieć, że największe stężenia są w miesiącu lutym, marcu, potem one spadają, potem się pojawiają piki znowu stężeń w okolicach świąt, następne piki mamy w okolicach po zbiorach, czyli w okolicach wakacji, oczywiście to są zdecydowanie mniejsze niż to w sezonie grzewczym, a następne znowu w sezonie porządków jesiennych, w ogródkach działkowych. Widać, kiedy jest dzień wolny, kiedy dzień poprzedza świąt. No właśnie, bo to jest tak, że my mówiliśmy, ważne jest to, jak spalamy węgiel w naszych kotłach. No ale trzeba powiedzieć, że niestety nie tylko węgiel, ale no... Czasami trafiają tam na przykład gumiaki. Albo opony, które... z dzikiego wysypiska. Podobno mają dużą wartość energetyczną, tak? Dużą, ale na pewno nie nadają się do spalania ani na powierzchni terenu, ani w urządzeniach typowych, takich domowych. Nie, no palą się, panie dyrektorze. Tak, one się bardzo... To znaczy, powiedzmy, że nie tak bardzo dobrze się palą, ale tego ciepła też nie do końca wykorzystuje potencjał, który w nich tkwi, a na pewno wykorzystują wielkość emisji, to znaczy emitują wszystkie substancje, które są możliwe. No właśnie, tu jeszcze panią Beatę chcieliśmy dopytać. Taka opona płonąca, czarny dym. Czarny dym i to od razu widać. Do tego jeszcze dość specyficzny zapach, więc dość łatwo jest zdiagnozować, czy któryś z naszych sąsiadów ogrzewa się przy pomocy tych niedozwolonych paliw. Natomiast to jest szereg groźnych substancji. Tak, na przykład co emitujemy wtedy? Na przykład dioksyny i furany, czyli substancje, które są uznane za substancje mutagenne. Podsumowując, jeśli chodzi o nas samych, to też ta nasza świadomość jest coraz większa i coraz mniej się trujemy, paląc różnymi niedozwolonymi na przykład paliwami. Ważna jest też jakość paliwa i tego, jak to spalamy. Proszę Państwa, to był program Jesień w regionach Podkarpackie pod ochroną. Mówimy o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko. Zapraszamy także jutro. Jutro, drodzy Państwo, już nie o powietrzu, a o wodzie będziemy mówić, także Jesień w regionach z Podkarpacia. Do zobaczenia.